Jesteśmy z trenerem Krzysztofem Chrobakiem po meczu z RKS-em Radomsko. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie trenerze, udało się przełamać serię porażek. Nie udało się niestety wygrać, jedynie zremisować ten mecz. Jak pan to odbiera, jak drużyna odbiera właśnie taki rezultat? No, zdecydowanie szkoda, że nie udało się tak do końca przełamać. No niewątpliwie pierwsza rzecz to jest taka, że gdzieś kamień serca, bo mieliśmy olbrzymią serię porażek i gdzieś to w głowach się działo. Natomiast no, ten mecz do przerwy nas napawał optymizmem, bo sporo dobrej gry, sporo sytuacji, strzelona bramka w samej końcówce z rzutu karnego. I nie ukrywam, że bardzo optymistycznie byliśmy nastawieni, jeżeli chodzi o drugą połowę. Bardziej liczyłem na to, że podwyższymy coś niż zremisujemy. Natomiast no już słabsza druga połowa. Więcej sytuacji, może nie bramkowych, ale ogólnie takich niż pierwszy połowie miał przeciwnik. Nam zabrakło tutaj precyzji, zabrakło trochę takiego spokoju. Natomiast no, ceńmy ten jeden punkt. No, dzisiaj tych punktów mam bardzo mało i każdy punkt może być nam bardzo potrzebny. Zostały dwa mecze jeszcze i oby to był taki prognostyk przed tymi meczami, że punkty jakieś będziemy w tych dwóch meczach kasowali. Widział pan przed tym spotkaniem, czy już w samym meczu inne nastawienie, takie mentalne zawodników niż to miało miejsce w poprzednich meczach? Jeżeli chodzi o poprzednie mecze, nie było takiego negatywnego nastawienia. Tu bym pod tym względem nie narzekał. Drużynie bardzo zależało. Były oczywiście pewne wahnięcia takie nastroju wynikające z różnych sytuacji. Ten tydzień niewątpliwie był taki sympatyczniejszy dla nas, bo nastroje zawodników były zdecydowanie lepsze. Natomiast dobrze weszliśmy w mecz i tak naprawdę dla drużyny bazą to jest bardzo często to, jak się mecz rozpoczyna. On buduje morale zespołu. No i do przerwy naprawdę wyglądało to bardzo obiecująco. Musimy z takim nastawieniem wyjść na ostatnie dwa mecze, bo uważam, że jest szansa łapać kolejne punkty, oby tych punktów jak najwięcej, żeby ta runda wiosenna no, była taka dająca nadzieję na ucieczkę z tej strefy spadkowej. Czy pana zdaniem ten właśnie mecz dzisiejszy spowoduje zwiększenie pewności siebie właśnie wśród naszych zawodników? No tak trudno przewidzieć, natomiast często tak jest ogólnie w sporcie, że właśnie taki moment przełamania jest tym momentem, który powoduje, że wchodzi się w kolejne zawody, w kolejny mecz już zdecydowanie pewniej siebie. Czy tak będzie? Zobaczymy. Mamy dwa mecze wyjazdowe, dwa mecze z drużynami, z którymi uważam, że możemy walczyć o punkt, o pełną pulę. Jeżeli zagramy w miarę odpowiedzialnie z tyłu, jeżeli nie będziemy popełniali dużo błędów, to uważam, że w obu meczach możemy tutaj zainkasować nawet pełną pulę. No właśnie, jeszcze a propos tych błędów z tyłu, błędów indywidualnych, bo dzisiaj udało się raczej w większości takich błędów ustrzec, czy to dopatruje się pan jakiegoś głębszego powodu, czy po prostu dzisiaj dyspozycja dnia, większa koncentracja i tak wyszło? No niewątpliwie myślę, że tutaj ma znaczenie koncentracja, bo zdecydowanie mniej błędów indywidualnych, no nie ma co ukrywać, że tutaj przeciwnik stworzył bardzo mało sytuacji, no głównie zagrażał po stałym fragmencie, to był najtrudniejszy moment, no ale w takich sytuacjach akurat jak dzisiaj, gdzie przeciwnik ma dwóch bardzo wysokich zawodników, a szczególnie chodzi o Plutę, tego środkowego obrońcę, no to w pewnych sytuacjach no, te nasze szanse są ograniczone. Natomiast no, dzisiaj akurat, jeżeli chodzi o stały fragment, tutaj się nie popełniliśmy błędu, ale ogólnie, jeżeli chodzi o indywidualne zachowania, tych błędów było mniej. Może ta początkowa faza, gdzie mieliśmy trzy błędy przy wyprowadzeniu piłki, trzy niedokładne podania, natomiast już później takich błędów nie popełnialiśmy i to niewątpliwie wynika właśnie z takiego bardziej pozytywnego nastawienia i to, co mówiliśmy, no koncentracji. Bardzo dziękuję, trenerze.